Witam serdecznie na kanale Czaja. Dzisiaj do demontażu trafia przedmiot, który już od dawna miałem ochotę zdemontować. Taki oto gazomierz. Waży 3 kg 64 g. Wyprodukowany w 1995 roku. Całkiem niezły przebieg. Także ja zabieram się za demontaż, a Was zapraszam na film. Zastanawialiście się kiedyś, jakby tu cofnąć licznik gazomierza, jak przyszedł Wam bardzo duży rachunek? Już Wam pokazuję. Wystarczy pokręcić tą korbką. Ale wracając do tematu rozbiórki.
Spójrzmy, co udało się z tego gazomierza wydłubać. Podsumowanie, jak zawsze, zacznę od stali. Dwa kilogramy 200 gramów po złotówce, czyli 2,20. Aluminium Mix 328 gramów, w tej chwili po 6,30, czyli 2,05 zł. Jest też kawałek aluminiowego odlewu 166 gramów po 7,10 zł, złotówka 18. No i nie mogło zabraknąć też odrobiny żółtego mosiądzu, 20 gramów po 24 zł, 48 groszy. Także jak widzicie, kokosów w tym nie ma, ale bardzo ciekawe urządzenie, fajnie się to demontowało. Teraz już wiem, co jest w środku. A Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.